To jest projekt autorstwa zarządu. Ale może zreferuje pan Marek Golonka. Nie wiem, czy mogę, bo jestem wymieniony w uzasadnieniu. No ja dobrze, przepraszam bardzo. Chyba jestem sobie osobiście następny pan Marek. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sali gimnastycznej i przebudowa części budynku szkoły podstawowej nr 32 przy ulicy Królowej Jadwigi 78 w Krakowie oraz podjęcie starań o pozyskanie funduszy europejskich na przedmiotowy cel. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu rozpoczęcie działań i wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu miasta oraz podjęcia starań o współfinansowanie tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Obecna salka gimnastyczna usytuowana na poziomie śliwnic daleko odbiega od dzisiejszych standardów dla tego typu obiektów szkolnych. Więc zmiana tej sytuacji jest według Rady Dzielnicy konieczna i dość pilna. Pan Marek Golonka, radny dzielnicy, wykonał koncepcję architektoniczną budowy sali i przebudowy obiektu, która uzyskała pozytywną opinię Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, podpisaną przez miejskiego konserwatora zabytków. Kopie obu dokumentów stanowią załącznik do uchwały. Państwo ten załącznik dostaliście na maila, to ze względu na to, że nie chcieliśmy aż tylu kserokopii robić, bo to byłaby bardzo duża ilość papieru. Mam nadzieję, że każdy z Państwa się zaznajomił. Jeżeli nie, to możemy puścić koncepcję autorstwa pana Marka teraz postawię. Jedno. Pan Marek chciał tę koncepcję, to proszę do wglądu, żeby radni mieli. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski? Czy mogę przejść do głosowania, czy ktoś chce się zapoznać z koncepcją? Czy koncepcja była za darmo zrobiona? Tak, było też pytania, ale proszę oczywiście pan Marek zrobił to społecznie, oczywiście tak. Właśnie, tutaj minister jest zaraz obok tej, czy z tyłu? Z tyłu. Nad pracem tym jest podniesione na słówka, także pod spodem sobie wychodzą dalej. Jest a na tym jest sala projektowana. Krótko mówiąc, na parek pochodzi nawet. Ale około 4 milionów, 3 do 4. Dobrze, szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.